Hej, 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 ja was witam bardzo serdecznie, moi drodzy widzowie, tutaj Stilgar, cześć, dzisiaj zapraszam was do następnego odcinka z naszej serii ze stekami. A w dzisiejszym odcinku to, na co czekałem bardzo, bardzo długo i coś, na co przygotowywałem się przez dosłownie ostatnie 2 lata. Poznajcie najprawdziwsze japońskie Wagyu A5. Dzisiaj przyrządzimy sobie ten kawałek mięsa, zobaczymy oczywiście jak on smakuje. No i najważniejsze, czy warto wydawać, potrzebuję trochę czasu, żeby to powiedzieć, czy warto wydawać ponad 1000 zł za kilogram tego, co trzymam w ręce. Mam tutaj kawałek, który ma 275 gramów i wygląda po prostu idealnie. Chociaż ktoś na 101% może zadać bardzo proste pytanie, czy to jest jeszcze mięso, czy słonina? Nie przedłużając więcej, zapraszam po prostu do partner kanału, a my chodzimy już to przygotować. Japońskie Wagyu jest już właśnie przed nami, wygląda wręcz obłędnie, ale czuję, że już muszę zacząć na nim pracować, ponieważ ono się dosłownie roztapia. Ten tłuszcz dosłownie zaczyna się topić, tak więc pozwólcie, że tak po prostu szybko o tym pogadamy i wytłumaczę wam, o co w tym wszystkim chodzi. Wołowina Wagyu jest znana ze swojej marmurkowatości, którą oczywiście możecie zobaczyć, ponieważ prześmiewczo można powiedzieć, czy to jest jeszcze mięso, czy sam tłuszcz. Tylko właśnie, że ten tłuszcz wewnętrzny, który tutaj widzicie, on musi być. To właśnie od tego tłuszczu wewnętrznego oraz od jego ilości, zagęszczenia, częstotliwości bardzo mocno zależy smak danego mięsa. Dlatego też nawet jeśli idziecie do marketu i chcecie kupić jakiegoś steka w markecie, szukajcie takiego, który ma dobrą ilość tego tłuszczu wewnętrznego. Wewnętrznego, nie zewnętrznego. Pamiętajcie, to jest bardzo ważne. Właśnie między innymi ze względu na ten tłuszcz dostajemy bardzo specyficzny, przyjemny, mocny, wołowinowy smak. A dodatkowo przez to, że mamy tutaj dużą ilość tłuszczu, który będzie się wytapiał podczas smażenia oraz będzie nam zmiękczał wszystkie tkanki wokół, to mięso będzie coraz to bardziej soczyste, ale również coraz to bardziej miękkie. Ono dosłownie będzie się rozpływać w ustach, tak jak ten tłuszcz dosłownie rozpływa się w moich palcach. Więc ja sobie tutaj wszystko przygotuję i będę wam tłumaczył, dlaczego steka robię dzisiaj ponownie za pomocą sous vide. Jeśli nie wiecie, o co chodzi w sous vide, to polecam zobaczyć poprzedni odcinek, gdzie wszystko tutaj tłumaczę. Dlaczego w takim razie tego steka będę robił w sous vide? Powód jest jeden. Zobaczcie, jak bardzo chudy jest to stek. To jest stek, który ma 275 gramów i jest to największy stek, jaki był tak naprawdę w tym sklepie sprzedawany. On jest niestety, ale krzywo ścięty, czego ja całkowicie nie rozumiem, ponieważ to jest stek za prawie 300 zł, no i sklep się po prostu nie postarał. I gdybym ja go teraz chciał zrobić na patelni, to ta część byłaby już całkowicie well done, a ta byłaby dosłownie surowa. Ponieważ mamy mnóstwo tłuszczu, pamiętajcie, on działa jako genialny izolator i on również wpływa na to, w jaki sposób w ogóle przygotowuje się to mięso. A przez to, że dam go do sous vide na 90 minut do tej kąpieli, to czysto teoretycznie powinienem uzyskać idealny stopień wysmażenia na poziomie całego mięsa. Oczywiście na końcu i tak to mięso będzie musiało trafić na patelnię, więc i tak dana część nie będzie idealnie przysmażona, ale niestety tak to już jest, kiedy zamawia się steki przez internet i nie można ich zobaczyć. A bardzo trudno jest znaleźć jakikolwiek sklep, który ma dostępny Wagyu na miejscu. Gwarantuję wam, że praktycznie tego nie znajdziecie. Najczęściej takie coś zamawia się po prostu na zamówienie. Czekacie 2-3 tygodnie i dostajecie kawałek. Albo większy kawałek. Albo jeśli jesteście bogaci, możecie kupić cały kawał mięsa za ponad 1000 zł. W trakcie, jak już całą resztę ogarniam, to musimy ten stek wyjąć, aby go oczywiście przyprawić. Pamiętajcie też, bo bardzo często powtarzam, ten czerwony płyn, który jakby wypływa ze steków, który przyjmujemy u nas za krwistość, w rzeczywistości nie ma dosłownie nic wspólnego z krwią. Krwi w steku prawdopodobnie nigdy w życiu nie widzieliście. W takim razie wyjmujemy, ale to jest tłuszcz. Możecie zobaczyć, jak ten tłuszcz dosłownie wręcz roztapił się na to opakowanie. O Boże, ale to inaczej pachnie. Dobra, to ja się czuję, jakbym dosłownie wyjmował masło. Okej, udało się to wszystko wyjąć. Umyłem ręce w bardzo, bardzo zimnej wodzie. Nie wiem, czy to cokolwiek da, ale mam nadzieję. Jako, że nigdy w życiu nie jadłem steka Wagyu, to tak samo jak poprzednio, zrobimy go tylko i wyłącznie z solą i niczym więcej. Żeby spróbować po prostu samego mięsa, a nie głównie przyprawy. Ten stek jest strasznie, strasznie delikatny. No sposób krojenia tego wołał o pomstę do nie wiadomo czego, no bo tak przekroić taki kawał mięsa, no to jest po prostu smutne. I całość pakujemy do worka, do sous vide. I teraz całość próżniowo pakujemy. I oto jest cały stek gotowy. Ja ten właśnie stek robię na 39,5 stopnia, ale następnie on i tak będzie wykończony na patelni. A jako, że ten stek jest bardzo chudy, to obstawiam, że ostateczna temperatura, pomimo tony tłuszczu, który jest genialnym izolatorem, będzie wynosić około 55-56 stopni Celsjusza. Co daje nam już takiego steka, który jest na pograniczu właśnie takiego medium, czyli coś, co jest naprawdę mocno wysmażone i nie będzie czerwone, nie będzie krwiste.
I tak właśnie tutaj ma być. A przynajmniej tak mówią badania i mam nadzieję, że mnie nie okłamują, bo zapłaciłem prawie 300 zł za tego steka i chciałbym, żeby był dobry, więc zobaczymy jak będzie. Widzimy się dosłownie za jakieś już 80 minut. Moi drodzy, minęło 95 minut, więc czas to wszystko otworzyć i wreszcie to przygotować. Nie mogę się doczekać. Czas teraz to wszystko wyjąć. Jak sami widzicie, wygląda to przeokropnie. I teraz musimy się dostać do środka oraz całe mięso w środku wysuszyć. A te wszystkie soki, które tutaj widzicie, obowiązkowo zostawić. Ale to pachnie dziwnie. Jakby całkowicie inaczej niż normalna wołowina. Jak ja to mam wyjąć teraz? To mięso jest tak strasznie delikatne, że kiedy ja biorę to do jakby w dłoń, to mam uczucie, jakbym trzymał jakąś dosłownie galaretkę. Chyba możecie nawet zauważyć po tym, jak to się teraz zachowuje. Dosłownie jak galaretka. To jest tak delikatne. Rozmaryn, czosnek, masło jest już gotowe. Patelnia tutaj się już nagrzewa, ponieważ ona musi być bardzo, bardzo gorąca. Chcemy ten stek na patelni trzymać możliwie jak najkrócej, żeby go dosłownie nie wysmażyć. I teraz musimy pozbyć się tej wilgoci i tej wody po prostu ze steka, aby go możliwie jak najlepiej przyrumienić. Tego bardzo chudego kawałka zdecydowanie nie będę mógł przewracać szczypcami, więc miejmy nadzieję, że te dwie łopatki nadadzą się do tego idealnie. Dobra, z tego co widzę, olej już jest całkowicie przygotowany. Stek na patelni. I teraz jest największy stres w moim życiu, naprawdę. Ogień na maksa. Minęło około 20 sekund. Tak jak mówię, muszę używać tutaj łopatek niestety. 15 sekund. W takim razie czosnek, rozmaryn, duża ilość masła i samo białko w maśle dodaje jeszcze lepszego takiego efektu przyrumienienia, ponieważ właśnie te proteiny w maśle się wtedy bardzo fajnie spalają, kiedy go używamy do polewania, do bastowania naszego steka. Muszę poczekać na jeszcze trochę więcej. Odwracamy to raz jeszcze, tylko na spokojnie, bo już widzę, że ten mały kawałek po jednej stronie mi się dosłownie tutaj cały urywa, ponieważ tam już cały tłuszcz się wręcz wytopił. Coś czuję, że to przewrócimy jeszcze tylko i wyłącznie raz i to będzie dosłownie koniec. Ponieważ ten stek jest tak chudy, że ja nie mogę go tak idealnie wysmażyć. Bo ja go po prostu przesmażę, dosłownie go przesmażę. Do tyłu. 99. Dobra. I to będzie dosłownie wszystko. No i stek wygląda właśnie tak. Mogę go przesmażyć jeszcze trochę, ale naprawdę przez to, że on jest tak bardzo chudy, ja jestem pewny, że ta najchudsza część jest już dosłownie wysmażona. Bo on był przez około minutę, półtorej na patelni. Jeszcze tak na szybko, temperatura. Najgrubszej mniej więcej części. To jest to, czego się obawiałem, przez to, że ten stek jest tak chudy. Mieliśmy go na 49,5 na sous vide, a zobaczcie, że po wyjęciu z patelni ma on już 59 stopni. Czyli to będzie stek, można powiedzieć, na poziomie takim medium well. Nie zamawiajcie chudych steków. I gdybym ja wiedział, że sklep wyśle mi tak chudego steka, to bym go nie zamówił, ponieważ moim zdaniem to jest marnotrawienie wagyu. Ten stek jest tak bardzo chudy, że nie jesteście w stanie go po prostu zrobić w idealny sposób. Bo gdybyście go jeszcze chcieli bardziej przyrumienić, a on nie wygląda idealnie, to on byłby już dosłownie well done. Ja go od razu przecinam. Oby wyszło dobrze, ale wiem, że nie będzie medium rare ani medium. Ale on jest mięciutki. On się zachowuje dosłownie jak galaretka pod każdym względem. Przykrójmy jeszcze tutaj kawałek. Nie muszę nic używać, ani grama siły na ostrzu. Otwórzmy więc. Wygląda ciekawie, ponieważ jak patrzy się na jego przekrój, to się wydaje, jakby sam tłuszcz tam był. Otwórzmy tu. Tutaj podobnie. I otwórzmy tu. Wygląda to mniej więcej tak. Udało mi się na pewno jedno, czyli bardzo, bardzo mała obwolutka z patelni. Bardzo dobrze, że go jednak wyjąłem tak szybko. Myślę, że nie zostało nic innego, jak po prostu przekrojenie tego jeszcze na mniejszy kawałek. I spróbowanie. Dosłownie spróbowanie. To jest najbardziej soczysty kawałek mięsa, jaki w życiu widziałem. On dosłownie ocieka wszystkim. Moje pierwsze japońskie wagyu A5 w życiu. O wow. Jeśli nie widzieliście poprzedniego odcinka sous vide, gdzie testowałem australijskie wagyu za około 600 zł za kilogram, a to obejrzcie proszę, ponieważ ja tam wprost powiedziałem, że nigdy w życiu bym tego drugi raz nie kupił. To kosztuje ponad 1060 zł za kilogram i tutaj nie ma jakby żadnego porównania między tym wagyu a australijskim. To jest całkowicie inny poziom. Wow. Kiedy się człowiek wgryza, to wszystko jest wręcz eksplozja smaku. To jest tak delikatne mięso, jeśli chodzi o jego konsystencję, ale zarazem tak bardzo pełne, takie soczyste w smaku, że biorę dosłownie za duże kawałki, ponieważ jak gryzę, to aż za dużo tego jest. Dosłownie to muszę... To jest tak mały kawałeczek. A całe moje usta
są wypełnione sokami, tłuszczem i tym przepysznym smakiem. To jest całkowicie coś innego niż te australijskie łagry, jakby nie ma żadnego porównania. Jest znacznie lepsze, nie jest dwa razy lepsze, bo kosztuje dwa razy więcej, jest znacznie, znacznie lepsze. Ale to mięso jest takie pełne. Strasznie trudno mi to wytłumaczyć, ale jak ktoś z Was pije kawę albo zna się na kawie, to mówi się, że kawa ma różne smaki. Między innymi jest tam tak zwany smak cielisty, czy też smak body. I ja bym właśnie mógł powiedzieć o tym steku, że on ma ten smak cielisty po prostu na maksa. Na maksa, ma na 100%. W pozytywnym sensie, w bardzo pozytywnym sensie. Konsystencja tego mięsa... Teraz rozumiem ludzi, którzy się jarają tymi stekami. Ten stek australijski mnie naprawdę rozczarował, ale to wręcz przeciwnie. Nie miałem żadnych oczekiwań i jestem bardzo zadowolony z tego kawałka mięsa. Zdecydowanie kupiłbym o wiele większy kawałek. Nawet jeśli udało mi się go tutaj zrobić i myślę, że ten poziom wysmażenia jest naprawdę tutaj genialny. Patrzcie, zero siły. Zero siły, ja nawet nic nie dociskam, ja nawet tego ledwo co to trzymam. Nie da się tego po prostu niczym opisać. Jeśli jedliście w życiu steka, to w ogóle nie smakuje jak stek. Aż z ciekawości spróbuję te najchudsze kawałki, z tego względu, że one będą bardzo mocno wysmażone. A co za tym idzie, będzie to dosłownie stek o wysmażeniu mniej więcej well done. Grubo powyżej 63-64 stopni obstawiam. Skoro mieliśmy 58,7 na grubszej części. Więc spróbujmy ten duży kawałek. To jest dosłownie stek praktycznie wysmażony. Okej. Musimy pamiętać, że to jest ribeye. Ribeye tak naprawdę można powiedzieć, że składa się z takich dwóch głównych podczęści. I ta zewnętrzna zawsze będzie smakować trochę inaczej niż ta wewnętrzna. Ale jeśli to jest well done, to ja jestem święty. To jest najlepszy kawałek mięsa, jaki w życiu jadłem. Ta chuda część. Nie pytajcie, nie mam pojęcia dlaczego. Jest tak pyszne, tak soczyste, tak aromatyczne. Tak przepyszne po prostu, tak delikatne i miękkie. Ta chuda część jest zdecydowanie najlepsza. Aż mnie kolana rozbolało od tego klęczenia, ale no po prostu... Muszę to teraz przekroić na kawałki i Wam dosłownie pokazać, jak to wygląda. Części zewnętrzne. Część wewnętrzna. Powiem tak, moje zdanie jest naprawdę bardzo proste. Jeśli ktoś z Was kocha steki, to naprawdę warto to spróbować i warto przeskoczyć od razu moim zdaniem łagi australijskie. Być może trafiłem na bardzo zły kawałek, ponieważ dostałem od Was kilka wiadomości, że po prostu wyglądało to źle, ale moim zdaniem tutaj nie ma żadnego porównania. Nigdy w życiu bym nie kupił już łagi australijskiego, od razu skoczyłbym właśnie do tego. I przynajmniej raz w życiu naprawdę warto tego spróbować, ponieważ to smakuje całkowicie inaczej niż dosłownie cokolwiek. To nie smakuje jak stek. To smakuje jak po prostu całkowicie inny wręcz poziom jedzenia. Myślę, że jak wezmę po prostu dwa widelce i Wam tutaj pokażę na tym małym kawałku, który tak właśnie wygląda, to ja dosłownie nie używając jakichkolwiek sił jestem w stanie wręcz rozerwać to mięso, a ja ledwo co, dosłownie cokolwiek wręcz robię. Ono jest bardzo delikatne i ma całkowicie inny smak niż normalne steki. Ale nie napalajcie się tylko jakoś strasznie bardzo na tego wagyu. Moim zdaniem to nadal jest za dużo pieniędzy i raczej osobiście też takiego wagyu bym dla siebie drugi raz w życiu nie kupił. Po prostu jest to za drogie i moim zdaniem też nie zwala z butów aż tak bardzo. Gdybym miał wybierać między takim wagyu za około 1000 zł za kilogram, a dobrą, nawet polską, bo naprawdę w Polsce mamy dobrą wołowinę. Jakby, nie wiem, przyjęło się, że japońskie wagyu jest najlepsze na świecie, a dużo osób naprawdę zapomina o tym, że nawet w Polsce mamy bardzo fajną wołowinę i taka wołowina w Polsce o dobrym stopniu marmurkowości za około 150-200 zł za kilogram, to zdecydowanie wybrałbym tą wołowinę za 150-200 zł, ponieważ miałbym grubszy kawałek, przyjemniejszy kawałek, fajniejszy kawałek, a wagyu, pomimo tego, że jest fenomenalne, jest czymś całkowicie wyjątkowym, jest najlepszym kawałkiem steka, mięsa i chyba myślę, że mogę to powiedzieć, najlepszym kawałkiem jedzenia, jaki w życiu próbowałem, to po prostu nie widzę dalej tej wartości ponad 1000 zł za kilogram. To jest wyjątkowe doświadczenie, coś całkowicie innego, ale po prostu kosztuje to tak dużo, bo obstawiam, że marketing po prostu robi swoje i ludzie się na to napalają i to wszystko się nakręca. Moim zdaniem ten kawałek mięsa nie powinien tyle kosztować, ale jest wyjątkowy. Jest całkowicie wyjątkowy, jest to coś całkowicie innego, całkowicie inne doświadczenie niż cokolwiek, co jadłem w życiu, dosłownie. Nie ma żadnego porównania, naprawdę. Więc raz w życiu polecam spróbować, ale tylko jeśli macie pewność, że to jest prawdziwe japońskie wagyu, nie jakieś gorsze, słabsze albo mniej marmurkowe australijskie, albo nigdy nie widzieliście na przykład kawałka tego mięsa, jak ono wygląda. Myślę, że gdybym gdzieś w przyszłości w życiu miał takie, nie wiem w ogóle jakie święto, co by się musiało zdarzyć, to chciałbym sobie jeszcze raz w życiu takie łagi przygotować. Albo przygotować to komuś, kogo bardzo lubię, albo kocham, albo coś, żeby to po prostu przeżyć przynajmniej raz w życiu i zobaczyć, jak to jest. Ale moim zdaniem ta cena i tak jest przesadzona.
Po prostu to kosztuje za dużo. Znacznie za dużo. Ale myślę, że na kamerze naprawdę ciekawie to wygląda. Na stopień wysmażenia, kurczę no, powiem wam, że paradoksalnie jestem zadowolony z tego, że przesmażyłem to około 2,5 stopnia więcej niż chciałem. Może to zabrzmieć dziwnie, ale następnym razem, jeśli kiedykolwiek w życiu będę miał okazję zrobić wagyu, to go wysmażę jeszcze bardziej. Bo ten steak jest tak bardzo delikatny, że on nawet na bardzo wysokim stopniu wysmażenia jest idealnie mięciutki. A im wyższa temperatura, im więcej czasu, tym jeszcze lepszy sposób będziemy w stanie się dostać do tego wszystkiego. Przepyszne. Po prostu przepyszne. I każdy dosłownie pojedynczy gryzk, który my robimy do tego mięsa, do środka, się zamienia w no, po prostu eksplozję tego wszystkiego, co jest w środku. Moi drodzy, myślę, że czas po prostu na krótkie podsumowanie. Chociaż w sumie tak naprawdę już wszystko podsumowałem przed chwilą. Czyli to, że to jest wyjątkowy kawałek mięsa i cały ten szacunek, który, można powiedzieć, darzy go ta cała społeczność osób, które kochają steki, dla mnie jest jak najbardziej zrozumiały, ale mimo wszystko uważam, że ta cena to jest, można powiedzieć, w połowie marketing i po połowie taki po prostu hype i napalenie się na to, że wow, japońskie wagyu. Jest to fenomenalne, pyszne, wyjątkowe doświadczenie, ale tak jak mówię, moim zdaniem mimo wszystko znacznie po prostu zbyt drogie. Ponieważ nie mogę powiedzieć szczerze, że ten kawałek mięsa jest 10 razy lepszy od innego. Albo 5 razy lepszy od innego. Po prostu im więcej tych steków sam dla siebie robię, ponieważ ja przez ostatnie dosłownie 2 lata robiłem bardzo dużo testów, tak żebym sam to wszystko poczuł, żebym sam się uczył tych nowych rzeczy, to dochodzę do wniosku, że po prostu im więcej wydajemy do jakichś droższych, lepszych steków, tym mniejsza jest ta różnica między tymi stekami tańszymi. Czyli stek za 30 zł, a za 100 zł ogromna różnica, naprawdę moim zdaniem przeogromna różnica. Ale stek za na przykład 100 zł i 500 zł już to powoli się zaciera. Różnica między stekiem za powiedzmy 100 zł a 200 zł też jest troszkę maluśka. Różnica między 200 zł a 1000 zł jest jak najbardziej zauważalna. To jest całkowicie inne doświadczenie, ale nie mogę powiedzieć, że to jest doświadczenie warte 1000 zł za kilogram. Tym bardziej, że jeśli chcielibyście to doświadczenie jeszcze bardziej polepszyć i zrobić sobie taki większy, grubszy kawałek, no to przygotujcie się, że trzeba wydać po prostu jeszcze więcej. No chyba, że nie kupicie ribeye'a. Fenomenalne, pyszne, wyjątkowe doświadczenie. Ja sobie to dojem jeszcze wszystko do końca, ale zobaczymy, co będzie w przyszłości i zobaczymy, czym będziemy się jeszcze bawić. To miało być takie podsumowanie tych podstaw, można powiedzieć, w tej serii i pójdziemy sobie jeszcze w jakimś kierunku. A jak kiedyś znajdę jakiś kawałek mięsa bardziej typowy, bardziej, jeszcze lepszy niż to, co tutaj, to na pewno zrobię z tego odcinek. W takim razie mam nadzieję, że film wam się tak po prostu podobał. Piszcie śmiało w komentarzach, co wy sądzicie o tym steku. Czy mieliście okazję w ogóle taki stek jeść? Jeśli tak, to gdzie, kiedy, za ile? No i oczywiście, jak wam to wszystko smakowało? Jeśli macie jakiekolwiek pytania, pytajcie śmiało. Zostawcie łapkę w górę, jeśli odcinek wam się podobał. Łapkę w dół, jeśli odcinek wam się nie podobał. Napiszcie tylko wtedy, proszę, co wam się nie podobało, żebym wiedział, jak to mogę poprawić. A ja po prostu już znikam. Mam nadzieję, że było przyjemnie. Życzę wam miłego dnia, wieczoru, nocy, kiedykolwiek to oglądacie i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć, pa, 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 pa.